Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy zgrzewać plandekę na dwóch przykładach, tak jak było to w poprzednich filmikach, na takiej 630, tu akurat mamy dokładnie 650 w koloru białego oraz 750 koloru szarego. Założona dysza 40 mm, wiadomo, ze względu na to, że przy plandekach zawsze są jakieś małe czy większe łaty, gdzie po prostu dysza 40 mm lepiej zda egzamin. Ale jak jest jakaś potrzeba dogrzania małego kawałeczka, to wiadomo, standardowo tą dyszę 20 mm lub tutaj tam, gdzie nie możemy dojść, jest troszkę utrudniony ten dostęp, wtedy w jakichś rogach możemy tą wykrzywioną 20 mm. Tutaj ta dysza 40 mm z perforacją, jeżeli jedna ze stron jest grubsza bądź cieńsza. No i dysza 40 mm pod kątem, dla niektórych troszkę wygodniejsza niż ta lekko wygięta 40 mm. Także odstawiamy, przygotujemy sobie tutaj plandekę do tego, żeby przygrzać sobie takie pasy. Co ważne, to, że żeby pamiętać o tym, żeby plandeka była czysta i sucha. To jest najważniejsze. Oczywiście, żeby nie było jakichś pozostałości, zwłaszcza po smarach, olejach, brudach. Także wstępnie można sobie umyć to jakimś myjką ciśnieniową. A później już przed samym zgrzewaniem po prostu wziąć ręcznik papierowy, przetrzeć po to, żeby element był suchy. Pamiętać proszę o tym, że jeżeli czyścimy tą plandekę, no to tak jak mówię, myjka ciśnieniowa, nawet ręcznik zwykły papierowy, jeżeli to jest niedużo, zetrzeć i później już tylko wysuszyć, jeszcze raz zetrzeć ręcznikiem papierowym. Ja teraz sobie włączę zgrzewarkę, żeby się nagrzała. To zajmie około minutki do dwóch. No i w międzyczasie sobie przygotuję te kawałki do zgrzewania, czyli przymocuję. Tu akurat w formie taśmą papierową i to jest w większości przypadków najlepszy, że tak powiem, patent. Rogi na półokrągło, to proszę o tym pamiętać. Zgrzewarka, tutaj jest ten Bosite D, dyszą 40 mm. To już jest zgrzewarka profesjonalna, gdzie możemy pracować w każdych warunkach, także nawet jeżeli będzie praca na dworze, to nie trzeba się martwić ze względu na zalane układy. No i druga sprawa, moc urządzenia jest taka, że nie ma problemu z tym, żeby nawet zimą dogrzewać, znaczy zimą zgrzewać tego typu materiały. Tutaj przy tych materiałach, przy plandekach nie trzeba się tak martwić tą temperaturą aż dokładnie jak przy cienkich materiałach typu banerowych, dlatego ustawię sobie te 5,5, włączę i poczekam aż je nagrzeję.
zero. Poczekamy, aż chwilkę ostygnie. I teraz tak. Oczywiście zgrzewanie jest o wiele szybsze niż przy modelu na przykład AT3000. Ale dwa ważne aspekty. Tutaj robiłem bardzo szeroką zakładkę, tak jak tutaj. Należy pamiętać o tym, żeby zgrzewać mimo dyszy 40 mm odcinkami mniej więcej takimi 30 mm, tak? Żeby nie doszło do zniekształcenia, a po to, żeby ten docisk na tą daną powierzchnię był odpowiedni. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o odgrzewanie plandek. Sprzęt profesjonalny, dopraw w każdych warunkach, zalane układy, także można pracować nawet w niskich temperaturach, tak jak teraz już mamy na dworze 5 stopni, to także nie ma problemu z dogrzaniem na samochodzie takiej plandeki. Także zapraszam do zakupu, jak będą potrzebne jakieś instruktaże, szkolenia, to także prowadzimy, także wtedy zapraszamy i już możemy przeszkolić przy zgrzewaniu plandek tak profesjonalnie od początku do końca, jak się wykonuje to trzema metodami. Także zapraszam do zakupu. Dziękuję bardzo.